A więc cześć, witajcie, tutaj Ananasek, a waszym oczom ukazuje się właśnie długo wyczekiwany odcinek 3 najlepszych mapek do Farming Simulator 17 z modhuba. Zanim jeszcze zaczniemy, to mam do was prośbę, żebyście pod tym filmem napisali, jeśli macie jakieś propozycje na kolejne topki, eksperymenty lub jakieś inne filmy, które chcielibyście, abym zrobił. Napiszcie, a ja postaram się wybrać najlepsze i je zrealizować, tak więc przejdźmy do dzisiejszego materiału. I od razu mówię, że kolejność jest tutaj przypadkowa i są przedstawione tutaj 3 mapki, które w mojej ocenie są najładniejsze i brałem pod uwagę tylko i wyłącznie wygląd. Tak więc zacznijmy od mapki GAMSTING. Najbardziej mi się podoba ona pod względem terenu, który jest po prostu idealny. Praktycznie cały czas zjeżdżamy z górki albo pod jakąś podjeżdżamy. Jest to na tyle dobrze zrobione, że nie są to jakieś ogromne wzniesienia wszędzie, tylko jest to bardzo dobrze rozplanowane i jest sporo mniejszych, jak i większych wzniesień. Poza tym mapka ta została dopracowana nawet w najmniejszych szczegółach, takich jak na przykład palety z deskami w tartaku lub też bardzo dobrze odwzorowana fabryka cukru. I wszystkie te szczegóły sprawiają, że mapka ma naprawdę świetny klimat. Jest wręcz idealna pod względem wizualnym, a mimo to mapka jest naprawdę ogromna i każdy jej fragment jest tak idealnie dopracowany. Kształty pól czy też lasy nie odbiegają od klimatu mapki. Dolnośląska wieś. Coś dla fanów polskich klimatów, na co wskazuje sama nazwa. Mapka została stworzona z myślą raczej o grze nieco starszymi maszynami, gdyż sporo budynków wskazuje na to, że nie jest to nowoczesna wieś i klimat najlepiej odczujemy grając równie postarzałymi maszynami jak zabudowa. Poza tym mapka została stworzona w moim odczuciu dosyć nietypowym stylu. Mianowicie jest podzielona na miejsca, w których jest praktycznie budynek na budynku, po czym wokół tego miejsca jest masa pustego miejsca zapełnionego różnej wielkości polami. Jednym takie coś odpowiada, drugim może nie za bardzo. Mi osobiście mapka przypadła do gustu, dlatego też znalazła się w tym zestawieniu. Baltic Sea. Mapka ta jest dosyć nietypowa, gdyż rzadko jaką mapkę w 100% otacza woda. I nie tylko to sprawia, że mapka ta jest dosyć nietypowa, gdyż wszystkie pola są kanciate i Nie wiem, czy zostało to zrobione specjalne, lecz jest to dosyć ciekawe. Lecz woda i pola nie sprawiły, że mapka trafiła do tego zestawienia, a naprawdę dobrze dopracowana zabudowa, która jak w poprzedniej mapce jest podzielona w kilka skupisk, w tym przypadku dokładnie 6. I wszystkie te miejsca zostały bardzo klimatycznie zrobione i pasują do siebie, mimo iż są od siebie sporo oddalone. Tak więc to było na tyle w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu najlepsze mapki według Was, nie tylko z ModHuba, ale też i innych stron. A ja wybiorę te, które mi się najbardziej spodobają i stworzę drugą część tego zestawienia. Tak więc subskrybujcie oraz zostawcie dzwoneczek, abyście nic nie przegapili. Tak więc do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!